Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kanale Gabriela Skorpio Tarot i zapraszam na tarota codziennego na 18 listopada 2023 roku to jest sobota moi drodzy, standardowo mm, oh, nie lubię takich w sumie określeń jak standardowo ale powiedzmy, że yy, nieoczekiwanie dzisiaj dowiecie się o wibracji dnia urodzenia 18 dnia miesiąca dla wszystkich urodzonych 18. tak, może to jest dla tych, którzy dzisiaj wchodzą pierwszy raz na tarota dziennego, no więc dla was to jest pierwszy raz. Osoby urodzone w tym dniu posiadają temperament gwałtowny i impulsywny, co w połączeniu z wyrodzoną złośliwością nierzadko bywa przyczyną licznych komplikacji życiowych, świetni obserwatorzy o przenikliwym analitycznym umyśle pragną zgłębić sedno każdej sprawy, niezależny, niezależni Wymagający i wybredni wolą raczej samotnie iść przez życie, niż wieść nudną, przeciętną egzystencję, nie wyróżniając się z tłumu. O, to ciekawe, tacy samotnicy. No. Miejmy nadzieję, że nie wszyscy. Okej. Okay. Dobra, 18 dnia miesiąca. Osiemnastki urodzone, znaczy osoby urodzone 18 dnia miesiąca to były. A teraz zaczynamy sobie czytanie właściwe tarot codzienny na sobotę, 18 listopada. Zobaczymy, co tam, moi drodzy, dla nas się pokaże na sobotę. Mhm. O, już karty wypadły. Dobra. To zaczynamy. praca i finanse rycerz buław dom i relacje piątka pentakli co nieoczekiwane król kielichów okej okay, to chyba jest dla pewnej byczulisi ten król kielichów bo czekała cały rok na tego króla kielichów więc jeżeli słucha tarota codziennego może to być nieoczekiwany król kielichów. Przypominam, że król to zwykle skorpion, ale nie musi być. To może być ktokolwiek inny niż skorpion. Twoja rola. Paść kielichów. Paść kielichów. No, to chyba taki życzeniowy ten horoskop trochę na ten 18 listopad. I wynik. Wskazówka rada. Karta śmierci. Pięknie coś pięknego tu się wydarza. No, w sumie to moglibyśmy to zrobić trochę tak, trochę tak i tak i wszystko się zmieści, nie? Pewnie, że się zmieści. Troszkę się popieści, to się zmieści. T... Mm -hmm. A tutaj damy to, to tło, bo w tle mamy, Aha. w tle mamy 8 buław, mamy rycerza pentakli i mamy 9 kielichów Pięknie się to zadziewa. Zaczyna się od nagłych wiadomości, od bardzo dużej ilości wiadomości, komunikacji. To jest taka akcja, tak się dzieje, jest tak dynamicznie, no, będzie dużo się działo, będzie się dużo działo, może zaistnieć jakaś komunikacja na odległość, relacja na odległość, związek na odległość, może się tak zacząć, a może tak trwać. To może być też romans, to może być romans w biurze i tutaj mocno jest ten romans w biurze dla kogoś, romans w pracy po prostu, bo. Mamy tu rycerza buław, a to jest ta sama energia dokładnie, ruchu naprzód, śmiałości, odwagi, e, dążenia do celu z pasją no właśnie, z pasją zrobić. Tylko wiecie, jak rycerz osiągnie cel, to idzie dalej szukać następnego celu, więc, no, niekoniecznie temu rycerzowi trzeba ten cel dawać, nie zawsze, nie? To co chce. Ale abstrahując od rycerza buław, mamy tutaj rycerza pentakli, i po tym dla części z Was może zacząć się od romansu, a może po prostu zacząć się od takiej komunikacji dosyć bardzo intensywnej, namiętnej, która spowoduje. Yy, Chęć solidności, budowania podstaw, budowania trwałych podstaw, jakiejś znajomości, relacji, jakiegoś związku, solidności, odpowiedzialności, wzięcia odpowiedzialności za działania, za konsekwencje swojego postępowania i moi drogie robaczki, tutaj ten rycerz monet to jest osoba, która ona chce powoli, krok po kroku, nie naraz wszystko, nie od razu wiecie, ani Rzym ani Kraków zbudowano, więc ten rycerz monet właśnie tak, ży, tak działa. Ży, ży, żyje, też żyje. I tak działa właśnie, że nie naraz, powoli, solidnie, skrupulatnie, rzetelnie podchodzi do tematu. tak? Czy to w pracy, czy do finansów, czy do związków i relacji, to jest właśnie takie podejście. To jest właśnie taka energia, która idzie wolniej, ale Stabilnie, pewnie, konsekwentnie do celu. Osoba, która informuje o tym, co robi, informuje o swoich działaniach. Co przynosi? Zadowolenie, spełnienie pragnień, spełnienie marzeń, urzeczywistnienie tych marzeń, urzeczywistnienie pragnień. Tu jest nastanie to spełnienie emocjonalne, spełnienie uczuciowe przede wszystkim przychodzi. Tu jest ktoś zadowolony nawet sam z siebie, z tego, kim jest, gdzie jest. Gdzie się znajduje, dokąd zaszedł, co osiągnął, tu jest z tego radość, szczęście, zadowolenie. Korzystanie z uciech, z prostych przyjemności życia, moi drodzy. Tak, jutro korzystamy. Praca i finanse, rycerz Buław, tutaj, tak jak już wcześniej pokazywałam, już nie będę tutaj mieszać, tutaj wyjmować i poprawiać tych kart. Tak więc, rycerz Buław, mojej drodze. no właśnie, to jest taka energia, która chce wszystko mieć natychmiast. Niecierpliwa. I nie sądzę zmiany wszelkiego typu. Tak, to możecie być też wy, to może być taka energia, to możecie być wy jutro, którzy w pracy albo będziecie bardzo niecierpliwi do jakiegoś mm, działania, aktywności, będziecie coś może chcieli natychmiast osiągnąć sukces, natychmiast, nie wiem, zarobić tyle czy tyle, no, może tak być, będziecie mocno niecierpliwi. Będziecie, będziemy, I, no i trzeba się przygotować na zmiany wszelkiego typu, na nowe pomysły, też na właściwe wybory, bo takie tutaj mogą być w, na płaszczyźnie zawodowej i, i, i finansowej. Może być to też związane z nagłym przemieszczaniem się, potrzebą właśnie. A tu mamy ósemkę buław, to mogą być takie krótkie podróże podróże z miejsca A do miejsca B nagła informacja, nagła potrzeba, dzień, w którym będzie się dużo dziać, no tak to jako, no będzie się dużo dziać, będzie się dużo dziać, może to być, od, nie, może się to zacząć od niespodziewanej wiadomości, od niespodziewanego telefonu, słuchajcie, jutro może się też niespodziewanie przeprowadzać. To jest taka aktywność fizyczna wszelkiego rodzaju, to mogą być i spotkania, i odwiedziny, i wyzwania, i też nieprzewidywalne zmiany, nieprzewidywalne zmiany, Moi drodzy, możliwy jakiś nieprzewidziany wyjazd służbowy, możliwa przeprowadzka działu, oddziału firmy albo własna, zapał do pracy, ale też niecierpliwość w jej wykorzystaniu, w jej wykonywaniu i brak systematyczności. Tu może być mała wytrwałość, może ktoś zniechęcić się już przy pierwszych trudnościach, ale może też odczuć jutro dużą rywalizację w miejscu pracy albo dostać niespodziewaną ofertę pracy, nawet za granicą. Nawet za granicą jest taka możliwość. Moi drodzy, i ze względu na swój temperament będziecie działać bardzo szybko. Czymkolwiek się zajmiecie, jesteście, będziecie tym bardzo podekscytowani, nie będziecie się obawiać niczego i z pewnością odczujecie taki uderzający do głowy przepływ adrenaliny no to mogą być silne przeżycia i jeżeli w najbliższym czasie nawet nic się nie zdarzy w obszarze finansów czy zawodowym, to postanowicie sami wyruszyć na poszukiwanie jakiejś przygody z tym związanej. Także działajcie rozważnie jutro. Pamiętajcie, że e, rycerze buław pójdą tam, gdzie nawet aniołowie nie mają odwagi stąpać, więc po prostu bądźcie ostrożni jutro i finansowo, i zawodowo. E, w... Do, w domu i w relacjach tu jest pięć buła, pięć monet, pięć monet. No i ta piąteczka monet, no, mówi, kochani, o tym, że jutro jest jakaś bieda, ale poczekajcie, bo ona nie będzie do końca dnia. Może się okazać, że takie może być poczucie biedy, poczucie braku wsparcia, emocjonalnego, braku wsparcia, no, emocjonalnego tutaj, bo to mówimy o, o takim kryzysie emocji albo nie ma nas kto wesprzeć, albo nie ma nas przy kimś, albo jakieś rozczarowanie. Też trochę może być może kimś, lub no właśnie, może ktoś się jedną osobą rozczarować, czy to w rodzinie, czy, z domow czy, czy kimś z domowników, czy po prostu kimś, z kim jest w relacji. No i może tutaj zastać jakiś taki niepokój uczuciowy, brak pewności siebie, jakiś kryzys emocjonalny, bo ja już tutaj nie wspomnę, że w obszarze pracy i finansów tutaj może być w tym obszarze zawodowym romans. Wiecie, że to może być pasja, to może być romans, o którym powiedziałam na początku, bo jest tu 8 buław. I w związku z tym, że w domu w relacjach jest bida emocjonalna, to ktoś wchodzi, poszukuje żądny przygód, chce i wchodzi w przygodę, może tak być, w taką przygodę w obszarze zawodowym. I ta piąteczka monet właśnie no, mówi o tym, że no, ktoś tu ma rozterkę, ktoś tu ma taką sytuację życiową, która kogoś przytłacza. I może ktoś kogoś tu próbuje spychać na margines, ktoś kogoś próbuje pozbywać jakichś środków do życia. Nie wiem, czy to jest jakaś przemoc ekonomiczna wchodzi w grę, czy jakaś inna, emocjonalna przemoc. No, tak to troszkę wygląda. W każdym razie, w każdym razie, moi drodzy. No może tak być, że tutaj ktoś może stwierdzić, że czegoś brakuje w tej relacji, w tym związku. Brak uczuć może brać okazywania, uczuć, brak ich wyrażania. Może dla kogoś związek, relacja nie jest do końca spełniona. Może zdajecie sobie jutro sprawę, że macie tutaj różne potrzeby, różne oczekiwania względem siebie. Mocno jest tutaj także jakiś związek, jakaś relacja jutro zostanie poddana próbie. No i w związku z tym ktoś odczuje brak poczucia bezpieczeństwa, brak zrozumienia a może nawet zaniedbywania drugiej osoby, tak, partnera, partnerki. A ktoś może odwdzięczyć się brakiem wy wyrozumiałości i brakiem cierpliwości. No moi drodzy, jest tu informacja, że ktoś tu jest w potrzebie, a pomoc jest w zasięgu ręki. To jest dobra informacja. Więc nie zniechęcaj się nawet wtedy, gdy jakieś struktury, jakieś organizacje, jakieś osoby y przed którymi stajesz, z którymi jutro masz do czynienia, wydają się przytłaczać cię swoją ważnością. Więc nie obawiaj się prosić o pomoc, jeśli jesteś w potrzebie, ale pamiętaj też, aby nie zawyżać swoich potrzeb i zbadać, jakie macie do dyspozycji hmm, hmm, y, wsparcie emocjonalne, by pomóc sobie samemu. No, chyba że to jest taka bieda w domu, bieda finansowa, bo to też może dotyczyć finansów, braku finansów, braku wsparcia finansowego i w związku z tym wy po prostu możecie faktycznie uciekać się w jakieś inne. A jutro odfiurgiwać, otwórwać w jakieś inne kierunki, no albo właśnie zdawać sobie sprawę, że tutaj coś się nie zgadza w tej relacji, w tym związku, skoro ktoś tutaj powoduje taką może biedę finansową też i, i nie okazuje tego wsparcia finansowego, ale co tu się wydarza? No co jest nieoczekiwane? Król kielichów nieoczekiwanie się pojawia. I to jest, kochani, chyba balsam na, całe, na całą tą biedę, bo mm, Albo to jest ta osoba, która się pojawia w Waszym życiu, albo to jest ta osoba, którą macie w zasięgu ręki, lub która Wam właśnie pomoże jutro, okaże wsparcie emocjonalne, a to jest osoba emocjonalnie zrównoważona, inteligentna emocjonalnie, dojrzała emocjonalnie. Nieoczekiwanie może też we Was przyjść jutro spokój. Zrównoważenie, dystans, opanowanie emocji, kontrolowanie emocji, miłość, dobre dogadywanie się z innymi. To może dojść albo w tych relacjach, które macie, albo to może być inna osoba, nowa osoba, albo inna osoba do relacji. To może być ktoś nowy dla singli, ktoś, kto panuje nad tymi emocjami. Nie da się tutaj wyprowadzić z równowagi. No albo to jest wasza nieoczekiwana energia, jak taka w kielichach, w takim właśnie. Mm, bardzo uczuciowym jesteście, w takiej uczuciowej energii, dlatego, że albo to ktoś taki przychodzi, kto być może jakieś skrywa swoje emocje, a no tutaj ktoś może nieoczekiwanie usłyszeć jutro wyznanie miłości lub nieoczekiwanie sam komuś wyznać miłość. Tak może. To jest osoba od tego do tego i wy również osoba bliska to może być czyjś przyjaciel, to może być czyjś ojciec, mąż, partner ktokolwiek, kto no, jest osobą na tyle dojrzałą i stałą w uczuciach to jest osoba stała w uczuciach wrażliwy, wrażliwy kochający mężczyzna, no to może być też kobieta dla, dla mężczyzny, tak? osoba kochająca, wrażliwa, o dużej inteligencji połączonej z silną intuicją ktoś, kto ma dobre serce, jest wrażliwy, lojalny odpowiedzialny i szczodry i tutaj jest odwzajemnienie uczuć. Nieoczekiwanie jutro przychodzi odwzajemnienie uczuć. Nieważne czy od tej osoby, czy od osoby bliskiej w zasięgu was, czy od partnera, czy od czułego kochanka, czy od przyjaciela, czy kogoś kto był tylko przyjacielem, tu ktoś odwzajemnia uczucia. Tu zaczyna się wszystko układać pomyślnie. Tu może być duża różnica wieku między kimś. Moi drodzy, sprawy uczuciowe jutro nieoczekiwanie staną się na tyle rozwinięte, zauważycie i dostrzeżecie to, że po prostu pojawią się pod kolejną powstacią e, następnego etapu w istniejącej relacji między wami. A dlaczego? No dlatego, że tutaj jest mowa o człowieku, o osobie, która jest gotowa, by wyrażać wprost, co czuje. Ona jest w stanie kontrolować swoje życie uczuciowe, jest w stanie też ra służyć radom i Wsparciem osobom, które tego potrzebują. A co mamy w e, Waszej roli? W Waszej roli jest Paś kielichów, czyli co? To jest dokładnie podobna energia. Energia przekształcania romansów w związek, czyli jakaś relacja, jakaś znajomość czy jakiś romans tutaj nieoczekiwanie następuje, odwzajemnienie uczuć, wyznaje, wyznanie uczuć, wyznanie tej miłości i, i wejście na wyższy poziom w relacji. Czy nawet sformalizowanie w tej relacji, przestanie się ukrywania być może z kimś w tej relacji, albo wybór też tej osoby. Jeśli był, była tutaj bieda emocjonalna, to ta osoba przychodzi z wsparciem uczuciowym, jak na dłoni, tak. No i tutaj ten paś kielichów mocno przedstawia. I wskazuje, że Waszą rolą jest oddanie się rodzinie, oddanie się partnerowi. To symbolizuje nowy związek. Waszą rolą jest rozpoczęcie nowego związku, nowej relacji, początek nowego uczucia, wyrażenia tego uczucia, przekształcenia romansu w związek, przekazania dobrych wiadomości związanych ze sprawami uczuciowymi, czy to listownie, czy to, no może listownie to przesadziłam, przegiełam. czy to telefonicznie, czy to, czy to osobiście, tak. Mm. To jest też wyciąganie związ wniosków z doświadczeń emocjonalnych, słuchanie swojego wewnętrznego głosu to jest waszą rolą. To wszystko. To wszystko, bo tu są nowe perspektywy, nowe uczucie, nowy związek też um, może być nowa perspektywa zawodowa, w związku z tym te ruchy, akcja w obszarze zawodowym, finansowym i to może być też, to są też dobre wiadomości. Albo wy przekazujecie te wiadomości, albo wy odbieracie te wiadomości, i to jest wasz ruch, wasze działanie. Tu możliwe jest też y, y, awansowanie. I ta nowa propozycja, być może wy będziecie składać komuś nową propozycję związaną z pracą zawodową, z awansem. To może być też wasza oferta, oferta od Was. Może być jutro taki czas, taki dzień na to. A dzień sympatycznych spotkań Twoja rola: zaproś na spotkanie, zaproś na randkę, wyślij w miłą wiadomość, skontaktuj się z kimś, tak? Czy z, zaproś na jakieś wydarzenie, czy stwórz wydarzenie? Tak, jakieś wzruszające, bo to jest też może być zaproszenie na jakieś wzruszające za, za wydarzenia. No, mogą być to jakieś oświadczenia, mogą być król kielichów i paś kielichów. Tutaj mogą być jakieś oświadczyny, wyznania, uczuć, zaręczyny, planowanie, działanie, pięknie się dzieje. Ja nie mam pytań. Dobra, dziękuję pięknie. Miłego 18 listopada i do zobaczenia, do usłyszenia, Buziaki. Papa. Pa.